Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Widzowie będziemy grać na żywo w szachy. Będę analizował tutaj właśnie debiut, który nam powstanie. Gram czarnymi skoczek F3, skoczek F6, posunięcie G3. Nie dało się zagrać na 15 minut długo trzeba czekać na przeciwnika, więc postanowiłem zagrać na 10 minut G3. I teraz pytanie, jaki debiut zagrać? No tutaj pff, takie królewsko, indyjskie schematy mogą nastąpić. Już to często graliśmy, ale dlatego może zagramy sobie D5 w sposób taki natur. Postaram się wyprowadzić tutaj figury. Pionki idą sobie do centrum, dlaczego by nie, koniec G2. Za chwilę spróbuję zagrać skoczkiem na C6. Roszada i skoczek C6. Planuję sobie zagrać za chwilę E5. A przeciwnik mi w tym bardzo przeszkadza. Zobaczcie posunięcie D4. No i teraz tak. Postarajmy się grać w sposób, myślę, że. Naturalne zauważmy, że to jest taka obrona Greenfelda kolorem białym, więc stępem więcej, więc za bardzo mi się to nie uśmiecha, ale myślę, że zagram sobie po prostu gońcem na F5. Dlaczego by nie? Pytanie, czy on zagra C4? Jest to chyba prawdopodobne i ten ruch byłby całkiem niezły, z tego względu, że ten goniec może się tam otworzyć w sposób no, ciekawy. Zbił, jednak zbił. Tego pod uwagę szczerze mówiąc nie brałem. Pytanie teraz, czy zagrać E6 spokojnie, czy E5, czy E5 niespokojnie. Zagramy sobie niespokojnie, od razu pionkiem do centrum. Taki ruch prawdopodobnie istnieje, więc będę musiał jakoś na niego zareagować, ale pytanie, czy nie wybić, on mi wybije i ja sobie tam zbijam. Wyglądałoby chyba to dobrze. Goniec C5 od razu. Prawdopodobnie goniec zagra na G5, i goniec na E6, aby bronić tego punktu. No i co? Czarnymi mam sobie tutaj fajne centrum, co przeciwnik tutaj uzyskał? Prawdopodobnie jakiś taki ruch E4 wisi w powietrzu. E, trzeba będzie to raczej przepchać na D4 i sobie gramy dalej. Skoczek A4? Mój drogi przeciwniku, nie jest to dobre posunięcie według mnie. Zagrywam sobie gońcem. Teraz tak, jeżeli będzie wybicie na F3, to mimo wszystko pionkiem chyba wybiję, żeby nie wpuścić skoczka na pole C5. Bo no, za cenę właśnie zepsucia struktury poszło C4. Bardzo zaskoczył mnie to, ten ruch. Ja chyba wezmę po prostu pionka. Jak dają piony, ja jeszcze twardo bronię tego pionka, to po prostu go zbijam. I się nawet nie będę tutaj długo zastanawiał. E, dobra, tutaj jest atak na skoczka. Tutaj jest opcja zbicia. Roszady jeszcze nie mam, ale wieża C8 i taki ruch B5 będzie groził. Wieża C8 bronimy skoczka. B5 za chwilę będziemy mogli wzmocnić obronę, i w ten sposób właśnie gramy. Wydaje mi się, że jest dobrze. A6 od razu, czy ewentualnie Hetmanem zagrać na. B6, myślę, że A6 najpierw zagramy solidnie. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Wprawdzie? Jakieś opcje skoczek E4 może istnieją, żeby czasami wejść z skoczkiem, ale to już za daleko chyba moje myślenie tutaj wygląda. Dobra, poszło B3, ale teraz ja mam wtrącenie B4 i C3. Czy ja się mylę, moi drodzy? Chyba B4. Ja jeszcze w ogóle tak mogę zagrać. Według mnie przeciwnik trochę tutaj. Um, pograł słabo. Posunięcie B4 wygląda dobrze. No po prostu chcę zbić figurę. I chyba to jest OK. I teraz C3 i te pionki e, robią dobrą karierę. E, wieża broni cały czas skoczka. Jeszcze roszady nie zrobiłem właśnie to jedno tempo, a przeciwnik tutaj chyba troszeczkę. Się pomylił według mnie. No teraz tak, czy on zagra skoczkiem na C4, i pytanie: czy tego skoczka od razu tutaj na C4 zbijać? Wow, wieża C2, sprytny ruch, bo jak wybijam, to on mi tutaj e, wybije. Ale ja mogę tak zagrać przecież. Skoczek D4 od razu atakuje wieżę. No tak. I zdobycze materialne są po naszej stronie. Dokładnie tak. E, okej, okay. ja teraz w ogóle to mogę fajnie uprościć, zbić. Tak i tak. Chociaż ten skoczek mi nie ucieka, ale wydaje mi się, że trzeba to uprościć. Z drugiej strony jednak, jak zbiję tu, pionek stanie tu. I do końca zbić wieżę. Jeszcze chciałoby mi się zrobić roszadę, ale chyba, chyba nie. No najpierw wybijemy sobie na C2. To trzeba zrobić bezwzględnie. Tu mi wisi pionek. No chyba tego skoczka wybijemy jednak. On jest taką figurą, Trochę, która może przeszkadzać, i teraz prawdopodobnie ten ruch jest dobry. Prawdopodobnie ten ruch jest dobry, tu się wszystko trzyma. Hetman B3 wieża po prostu wróci, wieża zagra na D1, trochę będzie mnie tu męczył, ale Hetman C7 wszystko się chyba trzyma. Dobra, bijemy pionka. Bijemy pionka, bo tu zawsze ten pionek na C5 może ruszyć, a teraz mam wieża na D4, ale zaraz, zaraz, zaraz sprytnie pograł. Sprytnie pograł, dlatego że Chce mi dać szacha na c3, bo jak zagram tu, to on mi tutaj wtrąci szacha. Mam hetman c7 i nie zawaham się go użyć. Po tym posunięciu teraz grożę takim ruchem i goniec już mi tutaj na c3, c6 nie grozi. No tak, wygląda to chyba dobrze. Dosyć gładko to chyba poszło w tym momencie. I teraz kwestia realizacji. No oczywiście on jeszcze, będzie, przeciwnik prawdopodobnie będzie jeszcze walczył bez dwóch zdań. Ranking 2457 na Lichess. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Trochę myślenia tutaj jeszcze um, trzeba w tę partię włożyć. Teraz tak, skoczek tu wchodzi. Aha, odbije mi jakość. Dobra, ja zawsze tą jakość mogę oddać w jakiś sposób. Intuicyjnie patrzę, że mogę to oddać, więc Roszada musi być zrobiona. Teraz już jest całkiem dobrze. I teraz pytanie, jak oddać tę jakość? Czy zagrać wieżą na C6, czy tutaj zagrać? Aha, tutaj ja pionkiem zbiję skoczek. Różno Polaki. Nie, chyba jednak wieża. Wieża C6 chyba ten, tego gońca spróbujemy wymienić. Jak on szybko zagrał? W ogóle nie chciał mi wziąć wieży. No dobra, wymiana jak najbardziej. No i teraz, mój drogi przyjacielu, um, wieża D6, no i nie oddam Ci tej jakości z powrotem, jak nie chciałeś jej wziąć wcześniej. Plan jest prosty. Wieża D8 i próba zbicia gońca. Oczywiście Hetman B3 istnieje po prostu goniec. Aha, Hetman B3 to ja jeszcze sobie spokojnie A5 mogę zagrać. Bo dlaczego by nie? A3 oczywiście też taki ruch jest. W każdym, w każdym razie ja tu jeszcze mam dwa piony przewagi, więc to jest duża przewaga. Powinno tu się wszystko ułożyć po naszej myśli, mam nadzieję. No zobaczymy co przeciwnik tutaj wymyśli Teraz tak, Hetman B3 się zastanawiam mimo wszystko Ła! 24 ruchy moi drodzy 24 ruchy i po partii No i cóż mogę powiedzieć Spróbujemy zobaczyć tutaj analizę Szybciutko, gdzie przeciwnik popełnił błąd Czy ja w debiucie w ogóle pograłem wszystko dobrze? Wydaje mi się, że goniec może nie być najlepszym ruchem Chociaż faktycznie bicie Tutaj I właśnie C4 jest takim ruchem, który nadaje tutaj sensu, więcej troszeczkę. Po takim ruchu Hetmana 4 i się to wszystko zaczyna rozgrywać. E, no tak, no tak, wygląda to całkiem dla białych, całkiem sensownie. Po tym ruchu skoczek C3 bicie. No tak, tu już czarne mają pozycję dobrą. Goniec F6 oczywiście można by było wybić, trzeba by było bić pionkiem i to trzymać, ale pozycja mi się tutaj podoba. Po tym ruchu, tak. No i tutaj C4. No i słusznie, słusznie, wzięcie piona i tu się zaczyna wszystko sypać. B5, tak, no moi drodzy, tej pozycji chyba nie ma za bardzo co analizować. Tutaj raczej było bez błędów większych. Pionek poszedł i tu się zaczyna robić. Tak, i skoczek d4 kluczowe posunięcie. No dobra, spróbujemy w takim razie rozegrać sobie jeszcze jedną partię. Mam nadzieję, że przeciwnik się szybko tutaj znajdzie. Ta partia poszła dosyć gładko. No chwilę poczekajmy w takim razie na przeciwnika 10 plus 0, mamy to, mamy to Jaki silny zawodnik, 2.645 Moi drodzy, gramy, gramy co gramy no, Zagramy może D4, a może C4 Nigdy jeszcze chyba C4 nie grałem Niech będzie partia angielska No ale to może przejść właśnie do Gambitu Hetmańskiego Ten, ten ruch właśnie to wszystko pokazuje Ale może troszeczkę inaczej Skoczek F3, po tym posunięciu zagram sobie B3 Z planem goniec na B2 Posunięcie D4. Szybko i na temat. Od razu spróbujemy to podważyć ruchem E3. Dobra. Jest ruch C5 i taka trochę odwrócona Benoni. Wydaje mi się, że to wybijemy i zagramy sobie z planem G3. Goniec G2 i D3. Przeciwnik jest wymagający. Widzę po rankingu, że gra dosyć szybko. D3. Oczywiście taka odwrócona Benoni troszeczkę powstała. B3 może jest ruchem teraz niepotrzebnym, ale to wymusiło taką strukturę. Teraz zagramy sobie. A no może poczekam z tym ruchem, chociaż to byłoby świetne, ale on zagra mi na pewno tutaj. Zróbmy roszadę i już są jakieś tutaj opcje bicia. Ok, Tak nie poszło. Może koniec na A3 wygląda chyba dobrze. Ten ruch chyba wygląda dobrze, chociaż taki ruch, najpierw tak. A3 A5 przeciwnik proponuje Remis? Nie, 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 nie. Coś tutaj już chyba. Nie tak u niego wygląda. Wieża E1, ruch, który się narzuca i trzeba atakować piona. E, tutaj myślę, że teraz albo tak zagramy, albo tak. Potem tu, skoczek. Wiecie co? Wygląda to wszystko dobrze. Zagrajmy sobie A3 z planem B4. On automatycznie A5, to jest bez dwóch zdań. No i dobra. Lecimy z planem skoczek E4. Tak sobie zaplanowałem i tak zagramy. Skoczek E4 od razu zagramy. Partia troszkę nabiera tempa. Takiego ruchu muszę się obawiać oczywiście, ale mam też taki ruch jak C5. Ten ruch wygląda dobrze, tylko on mi za chwilę F5 zagra i mogę mieć problemy. Wieża B1 powiedzmy. Jak on zagra tu, to ja po prostu wrócę. Ten goniec może mieć problemy, ale B4 grozi. B4 grozi, no i będziemy sobie w ten sposób tutaj próbować poczynać z goniec na F5 No gramy sobie B4 Szybko wybił, w ogóle strasznie szybko wybił Jak maszyna Moi drodzy, C5 i Hetman B3 Poddał partię Poddał partię, 16 posunięć Cóż to była za rozgrywka Niesamowita, zobaczcie, poddał partię, bo C5 Nie wiem, czy mu się grać nie chciało Co tu się w ogóle wyrabia na tym się. No dobra, ale analiza partii musi być 16 ruchów z takim zawodnikiem Nieprawdopodobne No dobra, sprawdźmy C4, yy, tutaj przeciwnik zagrał yy, E6, skoczek F3, D5. Nie wiem, za darmo punkty rozdają. Cóż to była za partia? No takie partie <grywamy> lubimy z jednej strony. No i już y, zobaczcie, pozycja po. Co? Po trzech ruchach dla czarnych lepiej pokazuje tutaj komputer. No nieźle. E3, C5, no dobra, ale. Pozycja jest w takim stylu, że można sobie tutaj fajnie to rozgrywać. G3, skoczek na C6, goniec G2, E5, D3, słaby ruch, goniec D6. Generalnie ta pozycja, myślę, że pogoniec D6 dla czarnych jest całkiem w porządku. Zobaczcie, to się wszystko trzyma. Taka odwrócona Benoni. No cóż, poszło po tym posunięciu goniec na C5. Roszada. Skoczek E7, wieża E1 zagrałem tak jak Stockfish. No dobrze, dobrze, cieszy mnie to bardzo. F6. No i teraz A3 pokazuje. Tak, poszło. A3, A5, skoczek na D2. Wszystko według planu. No i skoczek E4, B6. Tak mógłby zagrać przeciwnik, bo chodzi o to, że jak ja tu zbiję, to się jeszcze bardziej wzmacnia centrum, otwiera się linia i on może mnie po tej stronie tutaj męczyć takimi ruchami jak wieża B8 i hetman B6, więc bić nie można by było. Ale on zagrał goniec B6, słabo. Wieża B1, słuchajcie, jestem z tego zadowolony, że jednak tutaj udaje mi się znaleźć takie pozycje, które... Znaczy pozycja dla mnie nowa w miarę, ile ruchy przede wszystkim, które działają. B4, ciach, ciach i wieża A2 i się poddał przeciwnik. No właśnie, bo hetman B3. Hetman B3 od razu wygrywa, grozi taki ruch. A czy C5 też wygrywa? No też wygrywa. Też wygrywa, tak? Yy, goniec na C7. A dlaczego taki szach nie istnieje? A bo hetman D5 jeszcze jest. A Ajajaj, on się poddał, a ja bym tak zagrał raczej. No tak, to bym musiał... Słuchajcie, bo ja w tej pozycji już chciałem grać C5, a to jest dobra nauka dla nas wszystkich, z tego względu, że to jest jednak groźba bezpośrednia i kolejna groźba już taka bezpośrednia bezpośrednia powiedzmy. Więc już na przykład jak wieża odejdzie, zagram C5, to taki ruch już nie działa, bo wymiana i zdobywam po prostu figurę. No cóż, cóż mogę powiedzieć? No dwie szybkie partie, dwa zwycięstwa na się ranking podskoczył. Dziękuję bardzo, dobranoc. <słuch> Serdecznie dzięki za oglądanie. No troszkę dzisiaj krócej z tymi, z tymi grami na, na żywo. Do następnego razu. Cześć.